W końcu słyszę reżysera, który krzyczy: no mów, a kto wygrał program? Ogarniam powoli takie swoje małe studio podcastowe, ale chyba wyrzucę kawę, nie? Możesz mieć. Mogę mieć kawę? Cześć, nazywam się Maciek Rok, przechodziłem obok i jestem w czym? W kole plotka. W kole plotka. No to zakręć. Nie urwie się? Nie. Pytanie, zasadzka. Jest coś, co ci zajebiście nie wychodzi? Tak, jest, kurde, Instagram. Instagram mi nie wychodzi. Jeszcze 2 miesiące temu w ogóle nie wiedziałem, jak się to wszystko obsługuje. I Dowbor mnie uczył i tak mnie trochę nauczył, coś tam wrzuciłem. I przez pierwszy miesiąc miałem taki ogień. Wrzucam rolka za rolką, w ogóle relacja. I potem tak mi się skończyły pomysły, no nie? I tak, i wiesz, tak się budzę rano i tak Dowbor mówi: dawno nic nie wrzucałeś na Instagram. Mówię: no wiem, to coś zaraz wrzucę. I wiesz, patrzę, kurna, dookoła siebie, wszędzie, kurna, no tak nuda, nic się nie dzieje. I to mi zajebiście nie wychodzi, ale się nauczę. Jeśli mógłbyś poznać odpowiedź na jedno pytanie, jak by brzmiało? O kurde. W czym zastąpi nas jeszcze sztuczna inteligencja? O. Czy najstarsza córa uczy cię obsługi TikToka? Nie, kazałem jej wyłączyć tego TikToka, bo siedziała na tym w ogóle z 2 godziny. Kazałem jej odinstalować, ale sam sobie zainstalowałem. Przeglądanie TikToka nie jest problemem, bo po prostu się scrolluje. Wgrywanie filmów jest problemem. Grałem jeden i okazało się, że to była relacja, a nie film, więc moje konto jest na razie czyste. Kiedy Dowbor przegina pałę? Kiedy Dowbor nie przegina pały? Tak powinno brzmieć to pytanie. I słucha się żony. Dowbor słucha się żony i w tym najbardziej przegina pałę. Czasem mógłby się urwać. Mogę wyznać, że bardzo szybko się wzruszam. Moje dzieci się ze mnie śmieją, bo czasami ryczę nawet na reklamach. To był muzyczny, to chyba program Idol jeszcze. I pamiętam, że były 2 osoby, jedna z nich przechodziła dalej, jedna z nich odpadała. My nie wiemy na planie, kto odpada, bo te głosy się liczą, więc dostajemy to do ucha z reżyserki. I pamiętam, że no były te 2 osoby, nie pamiętam, kto to był, Kasia i Marysia, załóżmy. No i reżyser mówi: a zwycięzcą tam będzie? Mówię: no i proszę państwa, zwycięzcą tego odcinka. I tym samym przechodzi do następnego etapu. I tak cisza w tej słuchawce, program jest na żywo. Po walce w całym dzisiejszym programie, po całych godzinach przygotowań, nadal cisza, nadal nie wiem, która z tych 2 osób, publiczność. Czy już wiecie, kto? Powiedzcie, kto jest waszym faworytem. Część krzyczy tam Mania, część krzyczy Marysia. W końcu słyszę reżysera, który krzyczy: no mów, a kto wygrał program? Ale zapomniał mi powiedzieć, kto. W związku z tym mówię: z przyjemnością bym państwu powiedział, kto przechodzi do następnego odcinka, gdybym tylko wiedział. I oni wtedy się zorientowali, że powiedzieli to wszystkim, tylko nie mnie. I on wtedy mówi: Marysia! A ja: Marysia! W całym momencie oklaski, brawo. Trwało to długą chwilę, rzeczywiście. To jest nasz ulubiony żart z Konradem Smugą, kiedy sobie opowiadamy o tym, jak może być na żywo, ale tylko programy na żywo mają sens tak naprawdę, bo tylko tam dzieją się takie rzeczy. Co robi asystenta w Ministerstwie Finansów? Byłem nim, więc wiem, że głównie siedzi przy programie Excel i liczy bardzo dużo dziwnych rzeczy, na przykład procent składany. Ha! To jest klucz do sukcesu. Brzmi super! No, ale wiesz, jak masz 20 parę lat i piszesz pismo na przykład do ministra finansów, a był wtedy nim profesor Leszek Balcerowicz, i zanosiłaś to pismo, wiesz, do człowieka, legendy, do historii kładziesz, i jeszcze jak... Raz mi się zdarzyło, że z sekretariatu zaniosłem pismo do sekretariatu, a wtedy profesor wyszedł i nawet tak spojrzał na mnie i szybko uciekł oczywiście, ale to było bardzo ważne wtedy wydarzenie w moim życiu. Co pamiętasz ze swojej 40?
moją 40 spędziłem, choć on o tym nie wie, z Taco Hemingwayem i jego płytą Marmur. Dzień przed 40 wsiadłem w furę, włączyłem sobie tę płytę i uciekłem na 3 dni. Naprawdę. I nawet, kurna, dotarłem do swojego hotelu Marmur, gdzieś chyba w Ustce, już nie pamiętam, czy gdzie, i nawet zrobiłem tam wpis, że to dziękuję dla mojemu hotelowi Marmur, i po prostu spędziłem 40 ja, Taco Hemingway, no i tam parę różnych okoliczności przyrody, to pamiętam. Byłem w Ciechocinku na przykład, bo pomyślałem sobie, że 40 to już bardzo blisko, więc pojechałem sobie tam do Ciechocinka zobaczyć, jak będzie wyglądała moja przyszłość, i poszedłem na taki w ogóle, wiesz, to już było późno strasznie, już była jakaś 23 czy coś takiego, myślałem, miasto śpi, a tu nic z tych rzeczy, w dancing. Ogóle był dancing, ludzie tańczyli, i pomyślałem sobie, kurno, oni mają po 8 dych, a ja myślę, że mam 4 dychy i że to koniec świata, jak 8 dych, 4 dychy, to się niczym nie różni, to jest dokładnie to samo. Impreza, barman, co najwyżej mniej się pije, no ale w pozostałych sytuacjach nic się nie zmienia. Więc tak naprawdę to ten Ciechocinek chyba najbardziej pamiętam z tej mojej 40 oraz przede wszystkim Taco Hemingwaya. Dzięki, Taco, że ze mną wtedy byłeś. Szybkie strzały. Edward Miszczak czy Nina Terentjew? Dowbor czy Dowborowa? Dowborowa. Telewizja czy radio? Teraz telewizja. Wege hot dog z Orlenu czy z Ikei? Z Ikei. Producenci festiwalu lubili kiedyś mi dawać taką świeżynkę do poprowadzenia. Rok to ty poprowadzisz sobie program. I pamiętam, że któregoś razu wymyślili z Małgosią Walewską, która pierwszy raz w życiu prowadziła jakiś program, nasza znakomita śpiewaczka operowa. Stoimy sobie na scenie, gładziutko scenariusz będzie, no oczywiście, wiadomo, zawsze ma być gładziutko, program na żywo. My tutaj zapowiadamy sobie, a przed państwem, jak się bawisz, Małgosiu, no wspaniale się bawię. No i wreszcie przed nami dawno niewidziana i słyszę, szyjecie, bo Sylwii Grzeszczak akurat w tym momencie, ekipa techniczna, nie wiem, ułamała kabel od pianina czy coś. 6 minut z Małgosią Walewską na scenie festiwalu w Sopocie. Jak ci się podoba? A jak znajdujesz tutejszą kuchnię? Omówiliśmy wszystkie tematy, ale cały czas w takim trybie estradowym, nawiązując do publiczności, aż wreszcie okazało się, że udało się, problem techniczny został rozwiązany, także jeżeli oglądacie program na żywo i wydaje wam się, że prowadzący pierdolą straszne głupoty, to oni to robią tylko dlatego, że ktoś obok schrzanił i niestety grają na tak zwany czas. Czego nie wiemy o Ninie Terentjew? Pani dyrektor Nina Terentjew jest zdecydowanym menadżerem, więc jeżeli wszyscy myślą, że to taka miła i sympatyczna pani, która mówi zawsze okrągłymi, pięknymi zdaniami, to czasami mówi bardzo krótko, bardzo zwięźle i używa też niecenzuralnych słów. Tego możecie nie wiedzieć, ale to też ma swój urok. Żona nie lubi, jak Maciek, no gdzieś za długo gdzieś zabawi, jak nie wraca za długo do domu, no tego nie lubi, no. Pewnie jak każda żona. Jak ogarnąłeś powrót do TV? Ogarnąłem, no jeszcze nie ogarnąłem do końca, tak naprawdę ten powrót ciągle trwa. 2 miesiące dokładnie tyle, 2 miesiące, od 2 miesięcy z leżenia na sofie po powrocie z radia do domu. Nagle jestem na wielu różnych planach, scenach i to trwa. I powiem ci, że przypominam sobie, dlaczego miałem kiedyś, parę lat temu, tego za dużo i dlaczego parę lat temu pomyślałem, kurna, nie, tak się nie da żyć, że po prostu te plany, te koncerty, wyjazdy, programy, festiwale i tak dalej, i tak dalej. Przypominam sobie, dlaczego tak myślałem, chociaż przyznam, że strasznie mi tego brakowało przez ostatnie lata, więc ogarniam to tak, jak potrafię, jeżdżę, przypominam sobie, biorę udział w jakichś różnych dziwnych rzeczach typu kołoplotka i póki co bardzo mi się to podoba. Najdziwniejsza robota, jaką miałeś?
ogarniam powoli takie swoje małe studio podcastowe i najdziwniejszą robotą, jaką miałem w tym studiu, kiedy okazało się, że podłoga, po której chodzimy, to jest jedynie pierwsza z 8 warstw, które są w tym pomieszczeniu nabite i naklejone jedna na drugą, to zdejmowanie tej podłogi i nakładanie zupełnie innej. To jest najdziwniejsza robota, jaką miałem zdecydowanie w ostatnich miesiącach, ale efekt jest powalający i niedługo Was zaproszę do mojego małego studia podcastowego, zobaczycie. Czy chcesz się zestarzeć jak Krzysztof Ibisz? Pewnie, że tak. Krzysztof Ibisz jest moim idolem. Pamiętam, jak dostałem od Krzysztofa Ibisza kiedyś taką książkę, jak dobrze wyglądać po 40, bo on napisał taką książkę, jak tylko skończył 40 lat. Czekam na trzecią część, jak dobrze wyglądać po 60, bo Krzyś już tam zbliża. Ja jeszcze na szczęście nie. Tak, no bardzo. Kto by nie chciał? Ty byś nie chciała się zestarzeć jak Krzysztof Ibisz? On w ogóle się nie zestarzał jeszcze przede wszystkim. Chciałabym. No kurna, kto by nie chciał? Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do programu Koło Plotka. Było bardzo, bardzo miło. Zapraszam wszystkich na moje sociale.